Miał być mecz na szczycie, trochę się obawiałem o Real Madryt, ale ostatecznie królewscy no, zmiażdżyli po prostu Gironę 4-0 i umocnili się na pozycji lidera La Liga. Jeżeli ktoś powiedziałby po tym spotkaniu, że Real Madryt nie pozwolił Gironie choćby pierdnąć, no to nie byłaby to prawda, bo Real Madryt nie pozwolił Gironie choćby pomyśleć o tym, żeby pierdnąć. No bardzo jednostronne spotkanie, wydaje mi się, że można powiedzieć, że to było tylko 4-0. A Girona, no po pierwsze widać było brak trenera, że Mitchell też nie miał możliwości natchnąć swojej ekipy w przerwie, kiedy było jeszcze tylko 2-0, to jest raz. A dwa, no Girona miała tego pecha, że Real Madryt miał taki dzień, że każdy jego zawodnik miał dobry moment. Każdy zawodnik królewskich wyglądał dobrze, albo przynajmniej nieźle. Jeżeli taki występ Rodrigo okraszony takim golem, to to jest chyba najgorszy indywidualny pokaz umiejętności w tym spotkaniu ze strony piłkarza w białej koszulce, to jest to bardzo wymowne. Kolejny raz przecież dobrze wyglądał na prawej obronie Lucas. Carvajal pokazuje, że całkiem ogarnia tę środkową obronę, jeżeli tylko naprawdę musi to robić. Tchouameni też tam ogarnia. Kamavinga daje mi w dużej mierze wajby tego, co najbardziej kochałem w Frankiem de Jongu za czasów jego gry w Ajaxie, tego przebieżki, zdobywanie masy terenu i no, po prostu balansem ciała pozbywanie się rywala z pleców. No i przede wszystkim naprawdę nawet nie królewska, cesarska dwójka w osobach Bellingama i przede wszystkim Viniciusa, no czarowali absolutnie Brazylijczyk z Anglikiem i naprawdę nie ma co tutaj mocniej się rozwodzić. Bardzo jednostronne spotkanie, bardzo dobry występ Realu, który całkowicie zneutralizował ekipę z Katalonii. I teraz wydaje mi się, że jest taki moment, że poznamy prawdziwą siłę Girony. Czy ona po takim, no dosyć myślę, że siadającym na łeb, zwłaszcza dla Couto, który no, zagrał koszmarne spotkanie, nic się nie układało po jego myśli w tym starciu. No jeżeli Girona będzie się w stanie podnieść po takim oklepie, no to będziemy mieli do czynienia z naprawdę dojrzałą drużyną. Nie wiem, czy taką, która będzie w stanie zdobyć tytuł mistrzowski, ale na pewno z drużyną, która gdzieś tam nieprzypadkowo należy do tej czołówki w tym sezonie w Hiszpanii. Generalnie jednak nie ma co się rozwodzić chyba nad tym wszystkim. Real po prostu zgniótł Gironę. Real pokazał, że każdy taki jak ja, który miał jakiekolwiek obawy, jest absolutnym niedowiarkiem i powinien się wręcz wstydzić, że miał takie podejście. Real potrafi grać ważne mecze, no i liczę na to, że to już jest ta forma ligomistrzowa, która wchodzi Blancos i że to jest no, zapowiedź tego, że w Europie również królewscy będą po prostu królewskimi.